Moje uszanowanie z tej strony, Agarogala. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i ze swoimi dziećmi, a ten podcast jest szczególnie o tym dogadywaniu się ze sobą. Rodziców pomiędzy sobą w swojej relacji dorosłej, małżeńskiej albo partnerskiej. No dobra, to pogadajmy sobie tak wprost, ok? Może myślisz, że w Twoim związku, w Twoim małżeństwie czy Twojej relacji. To gdyby tak przytrafił się wyjazd, fajny wyjazd, taki all inclusive, taka Wenecja, albo taka, wiesz, Teneryfa, albo coś dla waszej dwójki, dla was dwojga, bez dzieci, to po prostu poratowałoby was związek. To tchnęłoby życie, to wreszcie by się coś wydarzyło, co jest wam potrzebne, a tak no to dupa zbita. Ale twoje małżeństwo. Sorry, ale nigdy nie będzie wyjazdem od Inclusive. A może ci się wydaje, masz takie przekonanie, że ratunkiem dla Twojego małżeństwa i ratunkiem takim nieosiągalnym z różnych względów, to byłyby randki. No, jakbyście randkowali, jakby tam była ta restauracja, czy to kino, czy to inne jakieś romantyczne wyjście, coś gdzieś, to, to coś by się. Coś by się właściwego wydarzyło, potrzebnego, koniecznego dla waszej relacji. A tak to po prostu dupa zbita i słaba codzienność. Ale wiesz, twoje małżeństwo nigdy nie będzie romantyczną randką w fensji, restauracji. A może myślisz, że gdyby tak ogień między wami był, ten sam, taki jak kiedyś, co się nie można było od siebie odkleić? No to, no to to by było wtedy małżeństwo warte zachodu. To wtedy to by było coś. A, a tak. Mle. Tylko, że Twoje małżeństwo nigdy nie będzie ekscytującą nocą. Mhm. O co tu chodzi? Czemu to tak źle brzmi? Bo to są tylko eventy. One są bardzo potrzebne, albo inaczej. One potrafią być bardzo pomocne. O. Ale to są eventy. To nie jest codzienność. Wyjazd all inclusive albo gdzieś tam za granicę. To, je, to nie jest codzienność. Czy randka, to nie jest codzienność, czy ogień w, w sypialni? To nie jest coś, co jest codziennością. Wiesz, czym jest małżeństwo? Jest tym, co dostajesz na dzień dobry, jak oczy otworzysz. Dokładnie tym jest ten dzień dobry, który jest pomiędzy wami. To jest coś, co jest codziennie. Siedem razy w tygodniu, 365 dni w roku, no chyba, że przetrafił się tam jakiś wyjazd czy coś. Jak wygląda to dzień dobry? Hm? Jak wygląda wasze, Twoje mówienie tej drugiej osobie, z którą masz być do końca życia: dzień dobry, bo to jest Twoje małżeństwo. Twoje małżeństwo. To jest wspólny posiłek codziennie, chociaż jeden. Jest? Jak wygląda? To jest mniej więcej, minimalnie, powiedzmy pół godziny. Ten jeden posiłek dziennie to jest, powiedzmy, pół godziny dziennie. Siedem razy w tygodniu. Jest to trochę czasu, nie? Jak to wygląda? Ładuje baterię? Jest miło? Jest przyjemnie? To jest codzienność. To stanowi Twoje małżeństwo. Twoje małżeństwo to jest Twoje dobranoc, niezależnie od tego, czy jest seks, czy nie. Jakie jest to dobranoc? To jest coś, co jest codziennie. To są drobne rzeczy, które się składają na to, jak wygląda małżeństwo. Nie eventy, a te drobne rzeczy wcale nie są drobne, bo one są często, one są stale. One stanowią Twoją codzienność, codzienność tej drugiej osoby. I teraz Pytanie jest takie: czy tam jest więcej uśmiechu, czy tam jest więcej zjadliwości? Czy tam jest więcej rozmowy, czy tam jest więcej milczenia? Czy tam jest siedzenie razem na kanapie, czy tam jest siedzenie obok siebie, każdy w swoim telefonie? Co stanowi o codzienności naszego małżeństwa? Bo to są elementy, które je tworzą: budują albo rozpieprzają w pył. Ale to tworzy małżeństwo. I jest kurczę, naprawdę ekstra, jak możemy sobie zrobić wakacyjny wyjazd, czy zimowy, czy jakikolwiek, tak? Czy, czy jest randka. Ja będę wielką zwolenniczką tego, że randki w małżeństwie to są sprawy, które muszą się wydarzać, ale one się mogą wydarzać w, w dużym pokoju, jeśli zachodzi taka konieczność. A niekoniecznie na wychodnym. No, tak, tak bywa. Ale to są eventy, które. Są takim otworzeniem trochę okna w związku. Tylko, że to, co jest w środku, co ma się wietrzyć, przez to otwarte okno, to się tworzy z tej codzienności. Z tych najmniejszych rzeczy, z tych drobiazgów, które wydarzają się każdego dnia, które jak poskładasz i zobaczysz, ile zajmują czasu, ile robią emocji, przyjemnych albo nieprzyjemnych. Budują albo nie, to przestaniesz je nazywać drobiazgami. Małe kroki, zawsze małe kroki, co już dziś, za chwilę, jak skończy się ten podcast, możesz zrobić dla dobra swojego związku. Co dziś można zmienić, żeby było troszkę przyjemniej pomiędzy nami, troszkę lepiej pomiędzy nami. Ja nam wszystkim bardzo mocno życzę, żeby były te wyjazdy, żeby były randki i żeby był ogień w sypialni. Bo, bo fajnie jak jest. Częściej jednak przytrafia nam się poniedziałek rano, środa po południu, albo czwartek wieczór, a nie kurczę, sobotnie party. Jak wygląda ten tydzień pracujący? Tydzień pracy. O jak to ładnie brzmi, patrz. Tydzień pracujący na nasz związek. A? Hmm. Ja sobie sama tego nie wymyśliłam. Zainspirował mnie do takich, do tego dzisiejszego odcinka dr Jordan B. Peterson, którego uwielbiam za jego podejście do psychologii człowieka, psychologii relacji i takiego naukowego, naukowo-filozoficznego postrzegania tego, tych tematów. Polecam Ci go na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, na Spotify. Właśnie gdzie nie zajrzysz, to będzie. W księgarni też. Zajrzyj sobie do opisu do tego filmiku, do tego nagrania, to, to w razie czego go sobie jeszcze gdzieś tam poszukasz. W każdym razie, no właśnie. Nie czekajmy, tak, tak bym chciała chyba spuentować, wiesz, nie, nie czekajmy na wielką przygodę, która ma wszystko odmienić. Nie czekajmy na wyjazd All Inclusive, żeby zrobić trochę lepszą codzienność w związku. Nie czekajmy na randkę, żeby okazać sobie trochę ciepła, romantyczności, trochę uczucia. Nie czekajmy na ognistą noc, żeby okazać tej drugiej osobie w związku, że bycie z nią jest ekscytujące. Jest albo kurde, chociaż miłe. Ja pitole. Nie zawsze jest ekscytująco. A jeśli tak nie jest, jeśli to wszystko powiesz, to jest bullshit, bo u mnie tak nie jest, weź na sobie przemyśl, co dzisiaj możesz zrobić, żeby było odrobinkę lepiej. Nie wyszukuj tego, co jest złe i nie działa, tylko ten, znajdź ten malutki kroczek, tą energię wykorzystaj do znalezienia tego malutkiego kroczku, dzięki któremu. Będzie odrobinę mniej uwierać. Jordan Peterson obiecuje, że te maleńkie kroki, te maleńkie zmiany w codzienności, że te właśnie drobiazgi mają największy wpływ na to, jak wygląda kształt. Że one potrafią wszystko zmienić: niewielki wyjazd, nie wspaniała randka i nie szalona noc, tylko zmiana tych drobiazgów. W sumie to samo mówimy na terapii krótkoterminowej. Zatem, co dziś, jak skończy się ten podcast, możesz zrobić, żeby było w Twoim związku, w Twoim małżeństwie czy Twojej relacji troszkę lepiej, przyjemniej i fajniej? Hm? Trzymam kciuki za to, co wymyślisz. Uściski serdeczne, wierzcie mnie znaleźć. Na razie, pa!